Dziś pokażę Wam kolejny już, piąty mój uchwyt, który posiadam do swojej tokarki. Jest to uchwyt o średnicy Fi 160, ze szczękami, tak zwany uchwyt samocentrujący. W jednym miejscu kręcę i po prostu wszystkie cztery szczęki się zsuwają albo rozsuwają. Tu możemy praktycznie ściskać do zera, do 3 mm. Coś tam niedokładność jakaś, to jest, nie wiem, kupiony uchwyt nowy i tutaj jest minimalny błąd na środku. Praktycznie korzystam z tych płaszczyzn i z tych. W tym imaku roztaczam sobie, na przykład mocuję sobie uchwyt tokarski i jak go zamocuję w tych szczękach, mam w osi ustawiony środek do wiercenia uchwytu do mocowania. Do tego uchwytu posiadam drugi komplet szczęk. Te są lewe, te są szczęki prawe. Także komplet. Do tego mam dwa komplety szczęk. I tutaj tak samo, jak tam, to tam podobnie jak tamte wszystkie uchwyty, ten uchwyt posiada zabierak i mocowanie tutaj na 6 śrub. I po zakręceniu uchwytu za pomocą tego gwintu blokuje się, zabezpiecza się przed odkręceniem taką tulejką przeciętną. Także to jest mój piąty i ostatni uchwyt do mojej tokarki Fi 160 ze szczękami samoregulujący się. Dziękuję.